Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, inflacja w USA. Szybki komentarz po danych. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Szok! Inflacja w USA. Szybki komentarz po danych. Nagrywam ten materiał mniej więcej 30 minut po danych makroekonomicznych. Rynek już się troszeczkę wyszumiał. Tworzone są świece pełne godzinowe i wiemy troszeczkę więcej. Te dane, które poznaliśmy dzisiaj, sygnalizują przyspieszenie procesów dezinflacyjnych w końcówce 2022 roku w Stanach Zjednoczonych. Jak widzimy na materiale, który jest w tle pokazana, naniesiona inflacja w Stanach Zjednoczonych na zachowanie ropy naftowej i średniej miesięcznej ceny ropy naftowej. Ten niebieski wykres to jest ta średnia cena ropy naftowej i widzimy, że ten wykres jednoznacznie potwierdza charakter inflacji, że jest ona podażowa, importowana i zewnętrzna. I jeżeli tylko czynniki związane z węglowodorami zanikają, to zmniejsza się także presja inflacyjna i te procesy dezinflacyjne stają się faktem. Jeżeli te ceny zostaną utrzymane ropy naftowej w kolejnych miesiącach, to sam efekt bazy będzie prowadził do tego, że inflacja w kolejnych miesiącach i kwartałach będzie się zmniejszała w Stanach Zjednoczonych, więc jeszcze przez pół roku mniej więcej będzie szansa na kontynuację tej tendencji, którą obserwujemy, tej tendencji spadkowej inflacji. Być może nawet do końca tego roku w Stanach Zjednoczonych to zjawisko będzie trwało. Natomiast w Europie zjawisko jest dodatkowo wspomagane bardzo silnym spadkiem ceny gazu. Gaz topnieje od sierpnia już prawie o 70-80%. Ta cena spadła bardzo, ale to bardzo wyraźnie. No i przyspieszenie tendencji dezinflacyjnych w Europie powinno być obserwowane jeszcze szybciej i oczywiście także będzie miało to pozytywny wpływ na inflację w Polsce, więc procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych zaczęły się w czerwcu. Szczyt inflacji w Polsce miał miejsce w październiku, listopadzie, więc widzimy około 5-miesięczne przesunięcie zjawisk gospodarczych w Polsce względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Więc wniosek jest też taki, że przyspieszenie procesów dezinflacyjnych rozpocznie się w Polsce mniej więcej w kwietniu, maju i będzie kulminowało mniej więcej w czwartym kwartale tego roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi w naszym kraju. Warto być tego świadomym. Ale jakie były dokładnie te dane makroekonomiczne? 6,5 inflacji CPI w grudniu było to dokładnie tyle, ile prognozował rynek. Dane są bardzo trudne generalnie do weryfikacji, ponieważ jak zobaczymy, jak zachowuje się inflacja także w ujęciu core, czyli bez uwzględnienia zachowania energii i żywności, to ona także spadła, ale także dokładnie tyle, ile spodziewali się ekonomiści. Więc reakcja rynkowa pokaże nam, jaki jest sentyment. Jeżeli dzisiaj zajdą procesy, o którym mówiłem dzisiaj o poranku, bądź też we wcześniejszych materiałach, o czym za chwilę też będę wspominał, to moim zdaniem sentyment będzie nam pokazywał ochotę na wielkie kupowanie ryzyka i oczywiście na ekonomiczną grę pod to, że te procesy dezinflacyjne będą kontynuowały ścieżkę spadku inflacji do poziomów bardzo niskich w kolejnych miesiącach. I myślę, że taka będzie interpretacja. A później rynek finansowy będzie musiał to zinterpretować w postaci tego, jakie będą oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. I pierwszy wykres, który zamieszczam, implikowanej stopy procentowej, czyli tego, gdzie rynek spodziewa się szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, przed danymi, 30 minut przed danymi makroekonomicznymi, pokazywał szczyt cyklu na poziomie 4,94 dla czerwca. A 15 minut po danych makroekonomicznych widzimy, że szczyt cyklu też w czerwcu ma być tego roku na poziomie 4,91, niecałe 4,92, czyli mamy dwa punkty bazowe obniżenia oczekiwań, czyli dane moim zdaniem są interpretowane na korzyść ryzyka, ponieważ teraz każde oddalenie perspektywy szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, czyli zmniejszenie przez rynek oczekiwań co do tego, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych,
będzie działać bardzo stymulująco i pozytywnie na wycenę wszystkich aktywów ryzykownych, przede wszystkim na rynku akcji. Dlatego też te dane, które teraz publikowane są, zostały publikowane, które się pokazały i reakcja w tych pierwszych minutach po danych makroekonomicznych sprzyja ryzyku, oddalając, przybliżając moment tego, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, zmniejszając tą implikowaną stopę procentową, rynek zwiększa przyszłe wyceny spółek giełdowych, dlatego też giełdy papierów wartościowych powinny dzisiaj rosnąć. Powinniśmy być także świadkami przeceny amerykańskiego dolara, o czym za chwilę będzie. Powinniśmy być także świadkami presji na aktywa ryzykowne, takim jak surowce. Bitcoin także powinien być kupowany, ale przede wszystkim presja powinna mieć miejsce na rynki emerging markets, ponieważ na fali ostatnich 3 miesięcy, kiedy rynek dyskontował takie zjawiska jak dezinflacja, to właśnie rynki emerging markets najbardziej korzystały na tym, że eurodolar rósł, czyli że amerykański dolar się osłabiał. Więc jeżeli tylko dzisiaj uda się zakończyć eurodolarowi nad poziomem sesji, nad poziomem 1,08, a najlepiej oczywiście na dobowych maksimach, to moim zdaniem będzie ogromna szansa na to, że rynki takie jak warszawska giełda papierów wartościowych będą zyskiwały na wartości. Ale także oczywiście ci, którzy nie mają implikowanej stopy procentowej do obserwacji w czasie rzeczywistym, warto posiłkować się rentownością amerykańskich obligacji. Dzisiaj rano opowiadałem poziomy, których przełamanie będzie istotne. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy na poziomie 3,48 na rentowności dziesiątek, a wykres, który jest w tle, który ściągnąłem przed godziną 15, pokazywał poziom 3,51%. I teraz powinno być zjawisko takie. Podczas dzisiejszej sesji na Wall Street, im dalej, im mocniej będą spadać rentowności amerykańskich obligacji, tym bardziej powinny rosnąć indeksy giełdowe na Wall Street, ale indeksy giełdowe w Europie powinny rosnąć mocniej, jeszcze wyraźniej niż ma to miejsce, może mieć to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Po tych danych, które dzisiaj poznaliśmy, daje około 80% prawdopodobieństwa, że zakończymy sesję na Wall Street dzisiaj wyżej niż to miało miejsce wczoraj na zamknięciu, że amerykański dolar się osłabi, że surowce generalnie będą rosnąć, że Bitcoin będzie kontynuował tendencję wzrostową, a polskie aktywa, polskie obligacje, przede wszystkim rynek złotego oraz także giełda papierów wartościowych zakończą prawdopodobnie dopiero jutrzejszą sesję, gdzie będziemy ostatecznie dyskontować te dane ze Stanów także w Polsce wyżej i będziemy kończyć cały tydzień na maksimach na indeksie WIG20. Tak, myślę, że tak się wydarzy i taki jest mój scenariusz na to, co prawdopodobnie będzie miało miejsce w kolejnych godzinach. Tego się spodziewam i oczekuję, że te dane będą zdyskontowane niezwykle pozytywnie dla ryzyka i to pomimo tego, że były dokładnie takie jak prognozy. Pomimo tego, że dane są jak prognozy, ale euro dolar rośnie, giełdy na futures rosną, pokazuje to, że sentyment cały czas ma ochotę wydźwigać ryzyko tak wysoko, jak się da. A jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Tak jest stare powiedzenie rynkowe. No i ono się będzie prawdopodobnie materializować teraz na naszych oczach. Daje temu około 80% szansy na realizację. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Jestem gotowy na każdy scenariusz. I nic się nie stanie, jak się pomylę, ale moim zdaniem intuicja mi podpowiada te 80% prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy pozytywnych dla ryzyka. I oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby się zapoznawać z innymi materiałami edukacyjnymi. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Cały czas temat jest taki, czy ten początek roku przyniesie nam kontynuację wzrostów na indeksach giełdowych. Zachęcam do tego, żeby się zapoznawać, naprawdę poznawać różne punkty widzenia z różnych stron, żeby wiedzieć więcej, zmniejszać ryzyko własnych transakcji. To jest niezwykle istotne. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj szczególnie dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!